Co wydarzyło się w Płocku, Polsce i na świecie? Przekrój Tygodnia to nowa wspólna audycja KRDP FM i Petro News, w której posłuchacie opinii lokalnych polityków na tematy ważne dla każdego z nas. Emisja w każdą sobotę o godzinie 12.10. Zapraszamy. Przekrój Tygodnia. Dzień dobry, Agnieszka Stachurska. Witam Państwa w programie Przekrój Tygodnia. Jesteśmy świeżo po wyborach samorządowych, a moimi gośćmi są dzisiaj pan Tomasz Korga, wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka, Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witam Państwa. Pan Artur Kras, radny Platformy Obywatelskiej, kończącej się kadencji. Dzień dobry Państwu. Oraz pan Tomasz Kominek, przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i wiceprezydent. Przewodniczący Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego w kadencji tej rady, w przyszłej radzie, radny miasta Płocka. A wiceprezydent już wiadomo? Wiceprezydent jest to stanowisko, które myślę, że jeżeli podejmiemy współpracę z Klubem Platformy Obywatelskiej i z prezydentem Andrzejem Nowakowskim, będzie wiceprezydent, który weźmie odpowiedzialność za swój pion z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na początek musimy godnie i z pełną odpowiedzialnością zakończyć tę kadencję, która trwa. No nie dowiedzieliśmy się jeszcze, mam nadzieję, że ta informacja uda się jednak nam uzyskać niedługo. No tak, dzisiaj właśnie porozmawiamy o tych wyborach samorządowych. W Płocku nastąpiły właściwie tylko nieznaczne zmiany, ale jednak nastąpiły. Co panu w tych wynikach wyborów zaskoczyło? A może nie ma takiego zaskoczenia? Nie mamy kobiety, nie mam od kogo zacząć. Może ktoś się zgłosi. No, zgłaszam się jako najmłodszy. Dobrze, bardzo proszę, pana mogę. Tomasz. No, szanowni państwo, droga pani redaktor, ja myślę, że jednak było sporo tych zaskoczeń. Jeżeli poruszamy się na tę chwilę tylko i wyłącznie w Płocku, no to ja naprawdę myślałem, że każdy z komitetów, który startuje w wyborach samorządowych, będzie miał minimum jednego radnego. Nie sądziłem naprawdę, wyliczając pewne matematyczne jakby relacje i logiczne, że cała Rada Miasta pójdzie na 3. To jest pierwsze zaskoczenie, które jest dużym zaskoczeniem. No, drugie zaskoczenie, które w mojej ocenie jest ogromnym zaskoczeniem, to jest właśnie to, że wiceprzewodniczący Wojciech Chetkowski, mimo tego, że miał znakomity wynik powyżej 800 głosów, nie jest w Radzie. No to jakby jest spójne z tym, co powiedziałem jakby w pierwszym zdaniu. Natomiast chyba dla nas wszystkich nieobecność SLD i tym bardziej wiceprzewodniczącego Wojciecha Chetkowskiego jest bardzo dużą niespodzianką. Myślę, że negatywną. Drugim zaskoczeniem to u nas, jeżeli chodzi o nasz klub, bo myślę, że brak przewodniczącego Komisji Sportu Michała Sosnowskiego, mimo tego, że naprawdę ciężko przepracował całą komisję i poprawił swój wynik wyborczy, bo 4 lata temu miał 399 głosów, dziś miał 655 i również jest poza radą, jako pierwszy poza radą, jeżeli chodzi o klub Polskiego Stronnictwa Ludowego, to dla nas też jest niespodzianka. No ale pani Ania Alter-Lukiewicz też dobry wynik uzyskała. Tak, ja zawsze mówiłem do Ani, ponieważ no, my ze sobą współpracujemy od wielu, wielu lat i razem się tak naprawdę trzymamy od samego początku. Myślę, że bardzo podobnym tokiem pracy dla samorządu idziemy. Znaczy myślę, że tym samym. Ja mówiłem Ani, żeby ona się trzymała, żeby to wszystko wytrzymała, że w mojej ocenie jest czarnym koniem tych zawodów. No i tak się stało. Ja tu... Za bardzo czarny. Nie za bardzo. Chociaż liczyliśmy na... Tam po prostu liczyliśmy na dwa mandaty, bo szanowni państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe w tych wyborach zdobyło ponad 8,5 tysiąca głosów. Gdybyśmy przełożyli to na to, co było 4 lata temu, my byśmy mieli około 6-7 mandatów. Ja tłumaczyłem całej grupie, bo żadną tajemnicą jest to, że tę grupę prowadziłem ja, jeżeli chodzi o Płock. Jak zdobędziemy, mówię, 8 tysięcy głosów, to możemy liczyć na to, że będziemy mieli trochę więcej mandatów. No, okazała się tutaj frekwencja zupełnie inna. Też była to lekcja kolejna samorządu. Ja bardzo się cieszę, że Ania jest w Radzie, bo jeszcze raz mówię, Ania budowała jakby swoją pozycję od zera. Tak, tak zresztą tak samo jak Michał, czy tak jak ja. Zdobyła imponujący wynik, ponad 800 głosów i ja bardzo miło witam ją w klubie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Na pewno będziemy razem dalej ze sobą współpracować, bo współpracowaliśmy przez ten czas, kiedy to ona była przewodniczącą Rady. Zresztą i w różnych kampaniach wyborczych. Szkoda mi Michała, bo przede wszystkim jakby no,
był to człowiek, który dla sportu amatorskiego w tym mieście razem z Wojtkiem Chetkowskim potrafili się upomnieć u prezydenta. Dziś brakuje mi w tych 25 radnych kogoś, kto w sercu ma jedną, drugą Wisłę Płock, kogoś, kto żyje tym sportem po prostu i ten sport jest jego życiem. Marek Krzysztof, jak jest? No, z pełnym szacunkiem do kolegi, że tak powiem, Marka, natomiast jest wielu ludzi, którzy się zajmują sportem, ale oni ten sport mieli w sercu i tego mi brakuje po prostu. No ale może uda się gdzieś znaleźć w środowisku samorządowym miejsce dla pana Michała Sosnowskiego? To rozumiem, że dalej mam kontynuować. Przepraszam, troszkę tak. Polskie Stronnictwo Ludowe nie zapomina o tych, którzy byli liderami tych list, ponieważ Michał Sosnowski miał tak naprawdę bardzo dobry wynik i na pewno o Michale, że tak powiem, nie zapomnimy, a chcielibyśmy, przynajmniej ja bym chciał jako przewodniczący klubu radnych w tej kadencji, żeby Michał dalej mógł zajmować się, że tak powiem, aktywnością samorządową i miejmy nadzieję wspierać płocki sport. Panie Arturze, w takim razie na pana przyszła kolej. Ja chciałem na wstępie pogratulować kolegom bardzo dobrego wyniku i reelekcji. I ze swojej strony, jeśli chodzi o te wybory, to nie było dla mnie wielkim zaskoczeniem to, że wygraliśmy w Płocku. Natomiast takim zaskoczeniem... Nie do końca. Takim zaskoczeniem nie do końca miłym jest to, że niestety skutek ordynacji wyborczej, którą mamy, przy wyniku o 2400 głosów lepszym od Prawa i Sprawiedliwości mamy o jeden mandat mniej. W okręgach, gdzie wygraliśmy ponad 1000 głosów, mamy tyle samo mandatów, co Prawo i Sprawiedliwość, a w okręgu, gdzie przegraliśmy 400 kilkudziesięcioma głosami, mamy jeden mandat mniej. I myślę, że to jest też przyczynek do dyskusji nad ordynacją wyborczą. Jeżeli decydujemy się na liczenie metodą Donta, to po prostu okręgi powinny być większe. I myślę, że to jest też nasz głos do ustawodawcy, że okręgi pięciomandatowe niestety z góry skazują na przegraną partie mniejszej. Tego efektem pięcio- czy sześciomandatowe. Tego efektem jest choćby właśnie to, że... No, ale to wie pan, dlaczego jest liczba określana mandatu wielkością mieszkańców, tak, ilością ale na mieszkańców. Czy nie lepiej byłoby, gdyby w Polsku były trzy okręgi, ośmiomandatowe, siedmiomandatowe, siedmiomandatowe. To jest powiedziane dla kogo lepiej, bo jednak lepiej. Dla Prawa i Sprawiedliwości tutaj jest. W sytuacji, jest... kiedy okręgi byłyby większe, liczba mandatów byłaby większa w tych okręgach, to wtedy wybory bardziej by odzwierciedlały faktyczny rozkład głosów, bo w tej chwili mamy... Chyba nie do końca. Mamy w tej chwili dwa duże ugrupowania, które w sumie uzyskały ponad 6 tysięcy głosów, a nie mają żadnego reprezentanta w Radzie Miasta. Chodzi mi o Kukiz 15 i SLD. No, dlatego mówimy, że jest to zaskoczenie, że nikt z nich nie wziął nawet jednego mandatu. Czy w przypadku Kukiz 15 tutaj nie do końca się zgodzę, bo o ile SLD prowadził dość aktywną kampanię, Właśnie tu nie było aktywności, Kukiz 15, moim zdaniem. Nie oceniając kolegów, wydaje mi się, że akurat koledzy z Kukiz nie byli zbyt bardzo aktywne i to się odzwierciedliło w wyniku. Jest taka szansa, natomiast mój kontrkandydat z mojego osiedla, kiedy to po pierwsze przepłynął, przeszedł Wisłę, później nurkował w tej Wiśle, czytano o nim w ogólnopolskich mediach, no myślałem, że ta aktywność coś zmieni, natomiast nie zmieniła, po prostu oni mieli słaby wynik. Myślę, że tutaj pan Bogusław, bo o nim zapewne mowa, bardziej pokazał się jako społecznik mieszkaniec Płocka, a nie jako kandydat Kukiz 15, chociaż tam faktycznie taki wpis się pojawił. Ale ja przynajmniej nie odbierałam jego wyczynu jako wyczynu politycznego, panie a redaktor, ciekawostkę. Panie wynurzył się z tej wody z napisem Kukiz 15. No ciężko nie odbierać tego jako oznaka przynależności do partii, nie partii. Ja patrzę, co tu się dzieje, a tu wynurza się mieszkaniec osiedla Radziwia z czymś, z jakąś płachtą z Wisły, na której jest napisane Kukiz 15. No w mojej ocenie jest to ewidentnie działanie propolityczne w kampanii wyborczej. Ale bardziej traktowane jako ciekawostka. Było chyba inaczej zrozumiane i dlatego Bogusław nie przeszedł. Zresztą chyba wydaje mi się, jeżeli mówimy o Bogusławie, to on chyba bardziej jako lokalny działacz niż że tak powiem, na niwie Rady Miasta. Panie Tomaszu, to co dla pana było zaskoczeniem? Dla mnie nic nie było zaskoczeniem. Kampania wyborcza polega na ciężkiej pracy od momentu wyborów.
to jest czas intensywnej pracy i w Radzie, i wśród mieszkańców, i później w momencie, kiedy mieszkańcy głosują i głową, i nogami, otrzymujemy określone rezultaty. Te rezultaty są dla nas, no powiedzmy, że korzystne, chociaż nie do końca. Jesteśmy w określonej rzeczywistości i się z nią zmierzymy. A spodziewaliście się więcej mandatów w Radzie? Tak, tak. Myśleliśmy, że będzie 12. Nikt nie mówił o 13, bo to byłyby mrzonki, ale liczyliśmy na to, że będzie 12 mandatów. Jest 11 i tak jak powiedziałem, mamy określoną rzeczywistość. W niej musimy się znaleźć, współpracować i budować miasto. No jednak ten mandat więcej jest, więc faktycznie można to uznać za... Tak, no może to nie jest hura optymizm, ale minimum normy zostało wykonane. Mhm. A co jeżeli chodzi o kandydatów na prezydentów? Tutaj już o panu Nowakowskim pan Kras powiedział, tak, że spełnił założenia, nie jest to żadne zaskoczenie. Mamy tutaj jednego byłego już kandydata na prezydenta. Panie Tomaszu, jak pan odniesie się do swojego wyniku wyborczego? Ja od samego początku w tej kampanii mówiłem, że chcę być realną alternatywą zarówno dla prezydenta obecnego, jak i dla kandydatki z PiS-u. Prowadziłem czystą kampanię odnoszącą się z pełnym szacunkiem zarówno dla jednego kandydata, dla drugiego oraz dla wszystkich kontrkandydatów w Radzie Miasta. Wynika to generalnie z mojego podejścia do życia i z mojego charakteru. Osobiście uważam, że nie poszło mi tak najgorzej, jeżeli chodzi o przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego i najmłodszego kandydata, ponieważ dwukrotnie poprawiłem wynik kandydata na prezydenta, który był wystawiony przez Polskie Stronnictwo Ludowego 4 lata temu, który generalnie no, zdecydowanie większe miał możliwości niż ja, bo był, jest cały czas posłem, oczywiście z pełnym szacunkiem i pozdrowieniem dla pana Piotra. Natomiast no, uważam, jeżeli ja z poziomu bycia jednej kadencji w Radzie Miasta robię dwa razy większy wynik, no to znaczy, że ta moja przyszłość, jeżeli dalej będę na tyle dobrze pracował w ocenie mieszkańców, na ile teraz to robię, no to myślę, że przyszłość jest przede mną. Pani Wioleta, zdaje się, że też poprawiła wynik tak, poprzedniego kandydata. Tak, i to zdecydowanie poprawiła wynik. No niestety zabrakło nie na tyle, żeby walczyć w drugiej rundzie. No, szkoda, bardzo wielka szkoda. Byłyby to ciekawe zmagania. Stało się jak stało, tak jak powiedziałem, no będziemy walczyć z tym, co mamy. Mhm. Tak jest, to pełna zgoda. Ja z kolei cieszę się bardzo, że ponad 1000 zwolenników Prawa i Sprawiedliwości zagłosowało na Andrzeja Nowakowskiego. Podobnie z elektoratem Polskiego Stronnictwa Ludowego też trzeba liczyć. Kilka tysięcy zwolenników zagłosowało naszego kandydata. Świadczy to o tym, że był najlepszy. To ja też dziękuję kolegom i z Prawa i Sprawiedliwości, i z Platformy Obywatelskiej, że większość z waszego elektoratu oddało głos na marszałka Strudzika. Dziękuję bardzo. Rekord Mazowsza i rekord Polski. To prawda, że pan Strudzik rewelacyjny wynik, faktycznie chyba najlepszy w całej Polsce, zawsze tak? Zawsze robił bardzo dobry wynik. Zawsze robił. Generalnie rzecz biorąc, nie można tak odbierać, że ktoś z Prawa i Sprawiedliwości głosuje na kogoś z Platformy. Ale kolega musiał to powiedzieć. To już ma w charakterze. Natomiast musiał, chory byłby. Po prostu sytuacja jest... Powiedziałem sobie, że będę tego typu w naszym spotkaniu unikał. No musiał. Nie musiał, tylko stwierdził fakt. Dobrze, w porządku. Ja też stwierdziłem fakt. Kolega też stwierdził fakt. Nie, ja bardzo cenię marszałka Strudzika. Uważam, że bardzo dużo zrobił dla Polski i nie dziwię się, że uzyskał taki wynik. I cieszę się, że to jest najlepszy wynik w Polsce. Ja też szanuję prezydenta Nowakowskiego, szanuję przewodniczącą Kulpę oraz wszystkie kluby. Natomiast no, ludzie nie głosują tylko i wyłącznie na partię, tylko tu zgoda pełna z panem przewodniczącym Korgą. Szczególnie w wyborach samorządu. Że po prostu kampania wyborcza ma to do siebie, że ludzie mogą zagłosować na kandydata do Rady Miasta, na kogoś, kto inaczej jest z PSL-u, na prezydenta kogoś z PiS-u, a do sejmiku kogoś z Platformy. No to jest jakby wybór, nie jest taki oczywisty. Gdyby on był taki oczywisty, to nie byłoby tych zaskoczeń, które dziś są. Byśmy mieli pana Wojciecha w Radzie. To prawda. Myślę, że istota demokracji właśnie ten sposób głosowania, że każdy ma wolny wybór. A jak sądzicie, panowie, z czego wynika tak wysoka frekwencja? Bo faktycznie w całej Polsce było to prawie 55%, podobnie w Płocku blisko 55%. To dość wysoki wynik. Z czego według panów to wynika? Wydaje mi się, że jednak z polaryzacji, która spowodowała, że ten elektorat, który do tej pory
jakby był bardziej uśpiony w momencie, kiedy sytuacja robiła się taka bardziej, że tak powiem, no ostra, po prostu wstał i poszedł. Zgadza się, natomiast ja zadaję sobie pytanie w zasadzie od poniedziałku. Jak to się dzieje, że jednak 45% społeczeństwa nie poszło do tych wyborów? No tak zawsze, to i tak jest doskonały wynik. Doskonały, natomiast powiem Państwu szczerze, że no próbuję sobie jakoś to logicznie poukładać w głowie. Dlaczego prawie druga połowa naszego kraju w ogóle nie chce się nawet odrobinę zainteresować? Naprawdę mieli doskonałe warunki do tego, żeby wyjść z domu. Zobaczcie, no była piękna pogoda. Była to niedziela, która no nie była obciążona pracą ani innymi obowiązkami takimi nadzwyczajnymi. Tak pięknej pogody w wybory jeszcze nigdy nie było. Z czystej przyjemności oraz jakiegoś takiego instynktu odpowiedzialności można było wybrać się na te wybory, a to prawie pół, że tak powiem, kraju no nie poszło. Fakt, że lepsza jest ta frekwencja, ale to ale i tak... że to jest nasza wina. Bardzo prawdopodobne. To ja tutaj postawię kropeczkę. Kończymy pierwszą część. Ja swoją teorię, jeżeli panowie pozwolicie, przedstawię po przerwie. Przekrój tygodnia. Witam Państwa po przerwie. Przypomnę, że moimi gośćmi są dzisiaj pan Tomasz Korga. Witam. Pan Artur Kras. Miło mi. Oraz pan Tomasz Kominek. Witam serdecznie. I kończymy rozmowę sprzed przerwy. Miałam przedstawić swoją teorię na ten temat. Do tej teorii natchnął mnie wynik, doskonały wynik osoby z Polskiego Stronnictwa Ludowego, pana Sylwestra Ziemkiewicza z gminy Radzenowo. Tam zagłosowało na niego prawie, o ile dobrze pamiętam, 92%. 92, tak. Mieszkańców. I tak sobie myślę, pan Sylwester ma doskonałą opinię jako wójt. Zrobił naprawdę bardzo wiele, to trzeba mu przyznać. I robi tak zwaną pracę u podstaw, czyli wychodzi do mieszkańców, wspólnie z nimi rozmawia, nie odżegnuje się od żadnych rozmów i od żadnych problemów. Jak problem się pojawia, zakasuje rękawy i bierze się do pracy, żeby to rozwiązać. Być może to jest ten problem, że nie wszyscy wójtowie, burmistrzowie, prezydentowie miast mają tak dobrą opinię, żeby mieszkańcy zechcieli wyjść z tych domów i na nich zagłosować. No to jest chyba spójne. To, co powiedziałem, tak, kwestia polaryzacji, kłótni. Niepotrzebnych w bardzo wielu przypadkach, to powoduje, że pewna część ludzi, słuchając raz, słuchając drugi raz, zniechęca się i po prostu nie przychodzą, nie myśląc w aspekcie całego kraju, czy też swojego miasta, ale swojego świętego spokoju. Zgoda. No, czyli pełna zgoda. Ta polaryzacja bardziej szkodzi, niż pomaga. No, ona musi być, ale wydaje mi się, że nie totalna. Tak. A w tej chwili jest, według panów, totalna. Ona musi być, bo władza i osoby będące przy władzy, że tak powiem kolokwialnie, muszą czuć oddech opozycji, to konkretny, merytoryczny, mądry, nawet nieraz nachalny, ale nie, że tak powiem, no mało elegancki, mówiąc krótko. Jakby pełna zgoda, no gdzieś ten środek też musi być, tak? Ten środek gdzieś to jest w zasadzie jedna partia i to pokazało w zasadzie cały kraj, to jest tylko Polskie Stronnictwo Ludowe, ale ja się spodziewałem, że w tym środku będzie nas zdecydowanie więcej. Tak, bo jest ta polaryzacja na dwa, no tutaj jest pewna zgoda. No ale to widać także po waszych wynikach. I tylko ten środek, tak na dobrą sprawę, który nie jest zły, bo oczywiście biorąc pod uwagę to, jaki my zdobyliśmy procent głosów w wyborach parlamentarnych w 2015 roku, a ten dziś, no to nie jest źle, tak? Natomiast... Ale jest regres. W Płocku... No nie, ja mówię w skali kraju. W skali kraju, tak. No, jeżeli chodzi tu o Płock, no lepiej, naprawdę. No tak. Natomiast ja też... Chociaż uważam, szczerze myślałem, że będziecie mieć przynajmniej piątkę. Ja też tak sądziłem. Chociaż biorąc piątkę. Biorąc pod uwagę, że oscylujemy na ten wynik około 8 tysięcy. Udało nam się ten wynik przebić. Też myślałem. I myślałem, że będzie 5. Natomiast tu pełna zgoda. Jakbyśmy zrobili taki eksperyment, że przez te 5 lat w troszeczkę innej, w troszeczkę innym tonie dyskusji ze sobą współpracujemy w Radzie Miasta, myślę, że wspólnie byśmy zachęcili, tu pełna zgoda do pana przewodniczącego i do kolegi Artura, żebyśmy zachęcili pewnie dodatkowe osoby, żeby chciało im się chcieć wyjść w tym dniu, tak? Ale czy nie sądzicie panowie, że to jest po prostu taki trend, że w Polsce zaczyna się dziać to, co w Stanach Zjednoczonych, że dwie partie właściwie się spierają ze sobą, demokratów, republikanów i reszta to jest zgoda, już na marginesie? Tylko tam do tej pory, do momentu wyboru obecnego prezydenta, to była walka czysta.
lub prawie czysta, prawda? A teraz jest brudna. Tam w Stanach. No u nas całkowicie czysta też nie jest. A u nas to jest to samo, niestety. To, że jest polaryzacja, że są republikanie, demokraci, pełna zgoda, to wypracowali, tak jest u nich i zresztą ich demokracja moim zdaniem powinna być wzorem. Ochrona obywatela i te wszystkie rzeczy, które są w Stanach. Ale to jest też tak, że to jest tam bardziej, było przynajmniej bardziej czyste. W tej chwili jest tak samo jak i u nas lub bardzo podobnie. Przynajmniej z tych doniesień medialnych, które gdzieś się czyta lub widzi się w telewizji w czasie przekazów. Z moich obserwacji radykalizacja nastroju jest widoczna generalnie w całej Europie i można powiedzieć na świecie. No niestety, myślę, że to jest przejaw globalizacji, w tym globalizacji informacji również. I te ruchy najbardziej skrajne, myślę, że są najbardziej aktywne i starają się jednak wpływać bardziej na ludzi, co powoduje takie właśnie skutki. Radykalizacja szczególnie tych skrajnych ruchów. Natomiast powiem wam szczerze, szanowni państwo, że po raz kolejny to podkreślam, mam 35 lat, dano mi ten mandat zaufania na najbliższe 5 lat. Prawdopodobnie gdzieś moje życie całe będzie zdominowane tym samorządem i wiem jedno, to co zacząłem w tej kampanii, to o czym mówiłem, żeby być raz, że alternatywą, ale dwa, mieć taki ogromny szacunek do wszystkich tych, którzy są w tym samorządzie, to będzie jedyna droga, żeby w przyszłości, bo na nas się świat nie kończy, ale to co po nas zostawimy jest dość istotne, żeby zmieniać tę politykę właśnie na taką politykę, która jest przepełniona szacunkiem i wiem, że to będzie jeden z ważniejszych elementów budowania generalnie, powiedzmy, że bytu samorządowo-polityczno-społecznego. I chyba jeden z najtrudniejszych. I na tym... W najbliższych kilku latach nieosiągalny. No dokładnie, też tak sądzę. Przynajmniej kilka lat nieosiągalny. Na tym skończmy ten temat polityczny, zacznijmy temat inwestycyjny. Przygotowałam ten temat, bo szczerze mówiąc mnie mocno intryguje. Mamy tutaj sprawę przetargu tzw. Galerii Miodowa. W ogóle ten przetarg powinien zakończyć się do 15 listopada. Być może zakończy się, aczkolwiek chyba się na to nie zapowiada. Ale to, co mnie zdziwiło. Na remont MZG miał 3 243 tysiące złotych, 510 złotych brutto. Dokładnie. Wpłynęły dwie oferty. Jedna firma z Włocławka zaproponowała nam 3 185 tysięcy tam z groszami oraz minimum 75 miesięcy gwarancji, czyli 6 lat 3 miesiące, a zakończenie przebudowy wymaga w terminie do 15 listopada. Druga firma złożyła ofertę na 3 677 tysięcy z groszami i 5 lat gwarancji, czyli prawie 500 000 więcej i ponad rok mniej gwarancji, ale skrócenie terminu wykonania o 4 tygodnie. To była właściwie jedyna różnica w tych dwóch ofertach. Zasadnicza różnica, przemawiająca być może na korzyść tej oferty, którą wybrano, bo właśnie wybrano tę droższą. No właśnie, tyle, że ta druga, według tej drugiej oferty inwestycja powinna zakończyć się od 3 października, przynajmniej jeżeli chodzi o prace budowlane. Nie zakończyła się. Wyznaczono termin 18 października, też się nie zakończyło. Już słyszymy tutaj o przesunięciu o 6-8 tygodni. Wychodzi więc na to, że miasto nie tylko nie zyskało szybszego oddania tego jeszcze obiektu, tracimy 500 000 i tracimy okres gwarancyjny. O co w tym wszystkim chodzi? Bo nie bardzo tutaj rozumiem. Może panowie macie większą wiedzę niż ja na ten temat. To znaczy można? Oczywiście. Te wątpliwości, które była pani redaktor łaskawie powiedzieć wczoraj na zakończenie wczorajszej sesji wygłosiła, także i przedstawiła dla ogółu, a szczególnie dla panów prezydentów, także nasza przewodnicząca Violetta Kulpa, zadając zresztą kilka pytań, które mogę zresztą za chwileczkę przeczytać. Może są dla słuchaczy także ciekawe. Tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi. No bo po pierwsze jest to, jakby to powiedzieć, miejsce bardzo sentymentalne dla bardzo wielu mieszkańców Płocka. To jest takie miejsce, gdzie wiele osób, które mieszkają na osiedlu Miodowa, traktują jako swoją galerię.
wyglądało to miejsce strasznie. Chwała miastu, że się za tą przestrzeń wzięła. No ale sposób prowadzenia i to, co pani redaktor łaskawa była powiedzieć, że tak powiem, jakiejś dziwnej, jakby to powiedzieć, no jakby, no może to nie niechęci, ale opieszałości, jest zastanawiający. Nie wiemy dlaczego. Ten termin, te 4 tygodnie, które były istotne i mogły ewentualnie przeważyć, że ta oferta została wybrana, no zostały już zniweczone. Pieniędzy jest wydanych więcej. Należałoby się zastanowić nad sensownością wydawania środków państwowych. No. Mhm. Nie wiem, nie mam pojęcia. Widzę, że pan Artur chce coś powiedzieć. Ja chciałem zwrócić uwagę, że pieniędzy jeszcze nie zostało wydane więcej, bo z tego, co ja się orientuję, to w takich przypadkach obowiązują klauzule kar umownych. Ale kary umowne nie sięgną 0,5 miliona. Nie sięgną 0,5 miliona. Nie ma, nie, panie Arturze, no niech pan nie rzeźbi rzeczywistości. Nie będę się wypowiadał, co do wysokości tych kar, bo nie znam tego. No nie, ale 0,5 miliona nie sięgną, to ustalmy. Nie sięgną, no. Natomiast myślę, że akurat ta inwestycja to będzie prawdopodobnie pierwszy temat, który zajmie się komisja rewizyjna w nowym składzie. Ja przepraszam, że przerywam. No nie ma co tutaj rzeźbić rzeczywistości. Są fakty, które należałoby jak najszybciej wyjaśnić. Panowie prezydenci powinni zrobić w najbliższych dniach konferencję prasową i wyjaśnić tę sprawę i zamknąć dyskusję, bo tworzy się niepotrzebny szumek. No. Ja też uważam, że ten szum nie do końca jest potrzebny przy tej inwestycji, ponieważ była długo oczekiwana. Dokładnie. Oczywiście w granicach prawa działała zarówno spółka, jak i organ nadzorujący spółkę. Natomiast w mojej ocenie, podkreślam, w mojej ocenie, wybrano tę ofertę o 4 tygodnie krótszą w owych czasach po to, żeby zakończyć ten proces w tym roku przed na przykład wyborami. Jesienią, która byłaby deszczowa. Panie Arturze, Tomku, czy też zimą, wyborami, no niech pan powie. I po trzecie, pewnie przed wyborami, no przecież to każdy wie. To powiedzieć otwartym tekstem, trzeba oczywiście, ale też uważam, że jakby aura też miała znaczenie, może drugorzędne. Nie, no aura była dobra, no bez przesady. Ale no, nie wiedzieliśmy, pięknie tego w czerwcu, było. Czy pięknie było. No ale na budowie nie mieli kłopotów. Mogli, mówiąc krótko, całymi nocami robić. Jakbym tylko mógł dokończyć, no proszę bardzo i przepraszam. Nie ma problemu żadnego. To była determinanta, czyli to, żeby zakończyć w okresie jesiennym, żeby dało się zakończyć to w tym roku. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no to ryzyko podjęto. Natomiast oczywiście ja też jestem za tym, żeby tę umowę w pewien sposób, ja nie wiem na ile zmienić, na tyle, żeby te 0,5 miliona miasto odzyskało z tych kar umownych, bo to też jest oburzające, że firma nie zdaje sobie sprawy, że to są pieniądze publiczne, to są pieniądze nas wszystkich tak na dobrą sprawę. No i się okazało, że to ryzyko nie było jakby wymierne, no było źle podjęte. No może tak się okazać. Natomiast na dziś ja bym poczekał do 15 listopada, to jest pierwsza rzecz, druga rzecz, z tych kar umownych ściągnął tę różnicę, która była pomiędzy pierwszą a drugą firmą. Nie ma takiej możliwości. Nie widziałem, szanowni państwo, myślę, że tak jak państwo tej umowy, nie wiem w jaki sposób. Ale nawet gdyby, to i tak jak mówiliśmy, ona nie zrekompensuje. No oby zrekompensowała, ponieważ okazało się, że to, ja uważam, że to jest wina firmy, no nie pierwszej, wiecie, ja pamiętam jak remontowaliśmy Stoczniowiec, dwie firmy zeszły w ogóle z budowy, bo nieodpowiedzialne się okazały. Budowaliśmy czy modernizowaliśmy plac Stryki, też dwie firmy zeszły, to ręce opadają, tak? Bo naprawdę chęci samorządu czy spółki i ta praca włożona w to była z troską i dbałością. Ale spółka wybrała te firmy, ale wiecie, Tomku, wtedy też wybierały spółki te firmy czy miasto, a nagle się okazało, że te firmy schodziły. Ale panie Tomku, pan mówi o zupełnie dwóch różnych sprawach, o tym, że firma schodzi, a nie o tym, że firma pracuje, jest droższa i miasto ponosi straty. Mówimy o zupełnie czym innym. Absolutnie się z panem zgadzam, że rynek w tej chwili jest bardzo ciężki i dla tych, którzy chcą budować, i dla tych, którzy chcą budować. Zgadzam się. Bo tutaj są chęci i są pieniądze, a tu nie ma mocy. Zgoda, ale tu mamy to, co mówiła pani redaktor.
No, za dużo pytań. No nie opłacało się to ryzyko. No nie, no nie opłacało się. No nie opłacało się. No i, znaczy, no i kwestia także i sumy. No tak. I sumy ryzyka, bo to jest o pół miliona przecież wyższa. W mojej ocenie to przy dłuższym terminie. To ryzyko było opłacalne wtedy, kiedy ta firma wyrobiła się w terminie. Okej, okay. Kończymy, nie trzeba parasolizować. Ale naprawdę, panie Tomaszu, w marcu. Jest o 4 tygodnie oddanie wcześniej obiektu, jest warte pół miliona złotych. Pół miliona? Słuchajcie, mogła też być sytuacja taka, że ta firma na przykład była sprawdzona na innych budowach, rzetelnie wywiązywała się ze swoich obowiązków. Ale my mówimy o warunkach umowy, a nie o firmie. A ja mówię o ludziach, którzy wykonują to i do których też jakby mogliśmy się spodziewać, że jeżeli są drożsi, to mogą być lepsi. Bo nie zawsze kwestia ceny jest wszystkiego. To cena nie czyni cudów na budowie, tylko rzetelność i odpowiedzialność danych na przykład firm, które realizują pewne inwestycje. Tu w mojej ocenie zabrakło tej odpowiedzialności. I żeby była jasność, to nie jest pierwsza tego typu sprawa w mieście, ponieważ tu się zgodzę z panem przewodniczącym, że ten rynek dziś jest tak trudnym rynkiem, jeżeli chodzi o usługi budowlane, że nie wiem, czy w historii ostatnich 10 lat tyle były się buduje. Takie trudne lata. Tak? Tyle się buduje i zaczyna brakować pracowników. Zgadza się, ale ten brak odpowiedzialności jest taki ze strony tych, którzy podali ten termin, tak? No, ja naprawdę tu jakby mam negatywne emocje do tych, którzy uważają, że wyrobią się w tym terminie, a później się doskonale okazuje już po 2 miesiącach, że są problemy. No bierzmy odpowiedzialność za swoje, że tak powiem, czyny. Tak? Takie przypadki były też przy innych inwestycjach. Stąd podsumowali mój wniosek, że tym tematem powinna się zająć Komisja Rewizyjna Nowej Rady. No tak, tam wnikliwie przeanalizować, zaproponować wnioski. Będzie pierwsze zadanie dla Nowej Rady. Skończy się to tak, że będzie więcej wkoło tego tych informacji, a rzeczywistość okaże się taka, że zakończą to po tym okresie, który był, kary umowne zostaną naliczone i suma summarum za rok stwierdzimy, że ryzyko było nieopłacalne. Myślę, że teraz już możemy. No teraz już można. Oczywiście, że tak. Dobrze, jako podsumowanie może tylko wyraźmy taką opinię. Miejmy nadzieję, że takich inwestycji, w których miasto fizycznie traci pieniądze i traci okres gwarancyjny, będzie jak najmniej, ale najlepiej w ogóle. No, oczywiście. I tym optymistycznym akcentem oczywiście kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Przypomnę, moimi gośćmi byli pan Tomasz Korga. Dziękuję państwu. Pan Artur Kras. Bardzo dziękuję. I pan Tomasz Kominek. Dziękuję, do usłyszenia i do zobaczenia w terenie. A my spotykamy się i słyszymy się już za tydzień. Przekrój tygodnia.